Hej, hej, hej! Jak pewnie wiecie, startuję z organizacją e-sportową, którą chcąc nie chcąc nazwałem Mistrze Gaming, żeby kojarzyła się troszeczkę z moją osobą i dzisiaj przedstawię wam wszystkich zawodników w dość nietuzinkowy sposób. Jeżeli chcecie zostać, pooglądać i dowiedzieć się troszeczkę więcej o organizacji, to dawajcie znać, no i oczywiście... I oczywiście przy okazji zapraszam na fanpage pod spodem, czyli zajdźcie do opisu i kliknijcie Mistrze Gaming. Na Facebooku można nas znaleźć, jest to organizacja sportowa, która ma zrzeszać na chwilę obecną jedną dywizję, natomiast niedługo, po tym filmie, który widzieliście pewnie wczoraj, powstaną kolejne, a ja w Pro Gamer Manager stworzę właśnie taką dywizję, żeby pokazać wam, jak to mniej więcej działa, bo na działanie organizacji sportowej wpływa wiele czynników. Przede wszystkim, żeby organizacja sportowa dobrze funkcjonowała, musi być wspaniała atmosfera. Ale i miliard złotych nie byłby złym rozwiązaniem, także zobaczymy, może uda się zarobić. Ja już wcześniej stworzyłem swoich zawodników, którzy będą mnie reprezentować na scenie. Oczywiście gramy w Pro Gamer Manager 1, bo druga część również wyszła, Pro Gamer Manager, ale była fatalna. I to jest, moi drodzy, mój team. My już możemy rozpocząć grę. Na razie nie będę wam pokazywał, z kim gramy, bo przedstawię wam moich zawodników. Jest to Borsuk, Wako, DHM, Dave i Sniper Norbiak z najmniejszym tutaj overallem na razie, ale mam nadzieję, że się rozwinie. I tak jak mówię, bądźcie w tej serii tutaj ze mną i z nami, z chłopakami do końca, bo dzisiaj nadchodzi pierwszy mecz. Przypominam o zostawieniu mistrzowskiej łapeczki w górę, to naprawdę dla mnie i dla chłopaków bardzo ważne, żebyście tę mistrzowską łapeczkę zostawili i wspierali mnie, jak i chłopaków, całą organizację, a nasza liga wygląda następująco. Mamy, w grupie swojej Esport League 5, czyli dopiero piąta liga, żeby dostać się do pierwszej ligi, będziemy musieli troszeczkę pracy poświęcić. Mamy Paragraph Crew, Izakobors, Venatores, Ventilatores od Ernesta, mamy Kingwin, Solaris, Pride, no i Team Delusion, no i oczywiście są jeszcze Mistrze Gaming, nie wiem, czy Team Delusion jeszcze funkcjonuje. W każdym razie to jest ta grupa, która została stworzona na potrzeby tego odcinka i pierwszy mecz, który rozgrywają Mistrze Gaming z drużyną Pride, zdecydowanie większym overallem. Mamy przerąbane, chyba dostaniemy nieźle. Mamy entry fragera Wako, support DHN, chociaż Dave powinien być tutaj supportem, tak na moje oko, no ale zobaczymy. AWPer oczywiście, Norbiak, no i Borsu Grifler, to też powinien być jako entry frager. Zobaczymy, jak to się potoczy. Pierwsza runda Mistrze Gaming versus Pride. Przegrywamy pistolkę. Nie wiem, czy chłopacy nie w formie, ale zobaczymy. Na chwilę obecną pewnie będziemy... O, wygrywamy rundę Force. No proszę, my przegrywamy kolejną rundę, także tutaj mamy oczywiście też taktyki, możemy grać albo zbalansowanie defensywnie, albo ofensywnie. Na Pride'u od Piotrka Lipskiego zagrajmy ofensywnie, dlaczego też nie? Zobaczymy, jak to wyjdzie, no i cały ten mecz będzie jakiś tam czas, prawda, trwał. No na chwilę obecną to nie może wyglądać dobrze. Mistrze Gaming, nie wszystko, nie od razu Rzym zbudowano, trzeba troszeczkę się pomęczyć, żeby później wygrywać, i chłopaki muszą bardzo dużo trenować. Wiadomo, drużyna Pride'ów, zamiast tam całej reszty Luza, Morelza, składa się tutaj z takich zawodników, bo nie nazywałem ich po kolei każdego. Gramy oczywiście po stronie atakującej, więc robimy 11-4, dobra, i grajmy defensywnie na Pride. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy przegrywamy rundę pistoletową znowu? Tak, przegrywamy rundę pistoletową, no i cała reszta, no chłopaki, dzisiaj nie idzie chłopakom, na chwilę obecną zaczęło się to nie najlepiej i na Pride, no jeszcze troszeczkę pokory przed nami, dostajemy prawdopodobnie do 4 pierwszy mecz, o, do 5, Mistrze Gaming, a jeszcze wygra Norbiak, tam coś pofragował, 16-5 kończy się pierwszy mecz na zespół Pride, no i tak to wygląda, Wako troszeczkę dostaje overalla i tak jak mówię, moi drodzy, moimi kroczkami będziemy pieli się do przodu w naszej e-sportowej karierze. Wako, możemy mu dołożyć oczywiście, Awki nie będzie grał, może poprawmy komunikację u Wako. Wako, popraw swoją komunikację. Nie mówię, że jest tragiczna, bo spokojnie. I czy my od razu możemy przejść do kolejnego meczu? Nie, musimy pominąć ten dzień. To jest nasz oczywiście gaming house, cały nasz organizacyjny gaming house. No i jak to? Mistrze Gaming? O, czy ktoś tutaj zyskał już? Nie, nie zyskał jeszcze. Dobrze, jedziemy dalej. Dzisiaj gramy mecz na Solaris. 149 overalla. Dlaczego my mamy tak mało overalla? Jezus Maria, to troszkę potrwa, zanim się rozwiniemy, ale to dobrze, bo w pierwszych odcinkach będziemy mieli tego overalla mało, będziemy starać się tutaj wygrywać z wszystkimi. No i wiadomo, Solaris ma podpiętą flagę kanadyjską, bo też nie da się wszystkim teamom zmienić flagi. Na razie dostajemy 0 do 5. Grając zbalansowanie, może grajmy defensywnie tę stronę terrorystów. Taktycznie jesteśmy dobrą drużyną. No właśnie, dostaliśmy rundę, więc Dave 07, nie wygląda to dobrze. Dawid, co się z tobą dzieje? Gdzie te fragi? Norbi na razie tam widzę z Awki coś próbuje. No defensywnie na Solaris tutaj nie możemy grać, ale spokojnie, jeżeli nasz overall zwiększy się z czasem, to będziemy prezentować zdecydowanie lepszą formę. Brirakon z Solaris 18 na 3. Cóż za pogromca. Jak on to zrobił?
to jest pogromca. A dlaczego też zapytacie pewnie, czemu mam taki mały overall, bo wziąłem lokalnych zawodników, nie chciałem brać zawodników na przykład, nie wiem, z Norwegii, z Turcji, z Portugalii, z Brazylii, tylko wziąć lokalną drużynę. Dawid zrobił 0,17, pierwsze 0,17 w Mistrze Gaming, jak nie Team Solaris, tak Pride na chwilę obecną jest być może lepszym zespołem, natomiast Solaris... Ciężko powiedzieć, remisowaliśmy już na nieoficjalach na ten zespół, także dobrze zaczęliśmy, Kingwin wygrywa swojego Forsa, mamy 1-2 i powolutku będzie to leciało. Zagrajmy ofensywnie, niech nasza taktyka będzie ofensywna. Gramy oczywiście tym razem po stronie antyterrorystów, czyli po stronie broniącej. Dawid trochę się obudził, 5-5, także jest dobrze, ale Kingwin ma te terrorystów, ma bardzo dobrze zrobionych. Nie wiem, na jakiej mapie gramy, to mi wygląda na Dedas 2 w tle, także może to być Dedas 2 i zobaczymy, jak ten mecz się skończy. Mamy 7-3 na razie, czyli 10 rund za nami, 11 w trakcie i wygrywamy 4 rundę. Także już coś zaczyna się powolutku dziać. 8 runda dla Kingwin. Dalej, mamy 9 rundę dla Kingwin, 5-3 wygrali, no, nas było 3, także co to za sukces wygrać rundę 5-3, dobra, 10-5 i teraz zagramy po stronie atakującej defensywnie, żeby pistolkę wygrać na ostatnie sekundy, czy to się uda, czy ta taktyka będzie dobra? Tak, udała się i wygrywamy 5-3 pistolkę. Kingwin nie wygrywa Forsa i mamy 10-7. No ten wynik już wygląda całkiem dobrze. Posłuchajcie, mamy 53 overalla, także tak jak mówię, ten team będzie się piął powolutku w górę, ale też o to mi chodzi, żeby pokazać ten rozwój, że powiedzmy, nie wiem, przy kolejnej lidze już będzie to wyglądało tak, że będziemy, nie wiem, wygrywać z Face czy z Astralis. Właśnie o to mi chodziło. Także tutaj już zdecydowanie lepiej ten wynik wygląda. Dave dzisiaj w formie. Norbiak niestety coś nie idzie z tej awki. No, zawodnicy Kingwin przygotowani są. 16-9 przegrywamy, ale to jest całkiem niezły wynik jak na ten overall. Tutaj mamy organizacja. Możemy oczywiście stworzyć swoją stronę, community manager, który będzie się zajmował naszymi fanpage'ami i tak dalej. Zaawansowane taktyki za 50 EP, mamy ich 4, więc na razie nic z tym tutaj nie zrobimy. Zobaczmy, na kogo dzisiaj gramy. Już mamy 60 overalla i gramy na Venatores, który ma tego overalla 79, więc to będzie w miarę wyrównany mecz, mam nadzieję, a może uda nawet się wygrać. Drużyna z Venatores ma tylko 19 dokładnie overalla więcej. No i wygrywa pierwszą rundę. 4 fragi X Abnormala. To pewnie Patitek robi tutaj fragi już. Venatores broni obiektu. My gramy po stronie broniącej, także grajmy defensywnie. Czekajmy, jak zachowałem się Venatores. Okej, mamy drugą rundę. Z AWP zdominowana była? 3-3. Kto tam robił fragi? Norbiak. 4-3. No i wychodzimy na pierwsze prowadzenie w obecnej lidze Mistrze Gaming, w lidze 5 e-sportowej. Mamy już 6-3, także wygląda to nieźle. 7-3. No, ktoś wygrał klacza 1-2. Całkiem nieźle to wygląda. Czy to się skończy 7-8? Tak mi się wydaje, tak podobnie działają algorytmy tej gry, także nie, no 8 dla nas jednak. Także jest nieźle. I nie wiem, czy defensywnie grać w stronę atakującą. 8-7 mamy, zobaczmy, może to będzie pierwszy mecz wygrany w tej lidze. Czy wygrywamy pistolkę po stronie broniącej teraz? Czy to się zmieni? Nie, czy teraz jest strona atakująca. Wygrywamy pistolkę po stronie atakującej. No i teraz trzymać kciuki za to, żeby się udało. 3-3 również wygrywamy. Tam był jakiś force po stronie Venatores. 11-7, 11-8. To będzie bardzo wyrównany mecz. Albo skończy się wygraną, albo skończy się przegraną bardzo minimalną. 12-9. Gramy defensywnie tą stronę atakującą. 12-10. Oj, jak trzymam kciuki. Czy to będzie pierwsza wygrana na drużynę? No jest już po 12. Kurczę! 13-12 dla Venatores. Chyba przegramy jednak ten mecz. Po 13. 14-13. To się skończy bardzo blisko. Albo remisem. 15-13. Czy będzie wygrana? 15-14. Jest wygrana. 16-14, Mistrze Gaming, mimo słabszego overalla, moi drodzy. I to jest kolejna rzecz, którą chciałem wam pokazać, że po prostu trzeba dać szansę tym chłopakom. Oni z czasem będą się rozwijać, zdobywać MVP. Wygrywamy na Venatores. Patitek dzisiaj nie dał rady pomóc kolegom z Venatores i daliśmy radę. No to mi się podoba. Następny dzień. Przegrywamy pierwszą rundę, teraz Force wypadałoby ugrać. Nie ugrywamy Forsa i to się może skończyć do 3. No tak, także Izak Obors dzisiaj bezapelacyjnie lepsze, a Borsuk robi 0,19 od Izaka. Także Izak, co w rodzinie, to nie zginie. MVP Elvandiul, nie wiem, któż mógł być MVP tego meczu. No i co, jedziemy dalej. Kolejny dzień, 13-12 dla Mistrza Gaming. Jaki to jest wyrównany mecz. Czy my to wygramy? 14-13 dla Paragraf Crew. Mają większy overall i to może sprawić, że wygrają ten mecz. Och, jak blisko. Przegrywamy 14-16. Jaka szkoda, bo było naprawdę nieźle. Ale tutaj już ktoś powinien awansować. DHN jako entry fragger tutaj nam awansował. Dobrze mówię? Entry fragger, chyba on jest tutaj w zespole entry fraggerem. Shot caller, on jest użyteczny w ako. Tutaj jest pojedynkowiec, tutaj użyteczność i shot caller. Dobra, DHN, co by tutaj mu poprawić?
W życiu prawdziwym DHN ma bardzo dobrą komunikację, więc pójdźmy troszeczkę w komunikację, żeby pomagał chłopakom. Wiadomo, pierwsze co to powinno być aim, żeby radzić sobie z przeciwnikami. I najdroższy z drużyny jest na chwilę obecną DHN, czyli 160 za tydzień i jest zakontraktowany od 20 dni u nas w teamie. Tutaj cała reszta jest zakontraktowana, 140 kosztuje mnie Borsuk. Najtańszy jest na razie Dave. Nie wiem, czy to chodzi o utility i też o cały overall, że dlatego jest najtańszy, bo jeszcze tak, no mówię, nie do końca ogarniam tę grę i zobaczmy, kto jest następnym przeciwnikiem. Ważna jest psychika, nie wolno się poddawać. To też próbuję wam pokazać, że prowadząc tutaj organizację sportową, o tutaj Venatores, no nie jest dużo lepsze od nas overallowo i już raz z Venatores wygraliśmy. Trzeba pamiętać o tym, żeby nie poddawać się mimo tego, że czasami faktycznie się przegrywa. I to już będą bardzo równe mecze. Venatores wygrywa pistole. Czy my wygrywamy? Nie, przegrywamy rundę Force. Przegrywamy trzecią rundę. Dobra, grajmy defensywnie po stronie atakującej, tak jak to przynosiło skutki. I cztery fragi Dave'a. No i wracamy. Mistrz Gaming tutaj mam nadzieję wraca do meczu. I to będzie również bardzo close wynik, albo też dominacja. Zobaczymy, bo to tylko 10 overalla więcej po stronie Venatores. Także gramy defensywnie po stronie atakującej. No i Venatores na razie radzi sobie dobrze. Mamy 3 do 6. 4 do 6, także wracamy do tego meczu. DHN i Vako, no jesteście potrzebni. Borsuk tak samo, więcej fragów. 4 do 8. I jak to się skończy? Czy 5 do 10, czy może 7 do 8? Czy trafiłem? Trafiłem, 7 do 8. I teraz defensywnie zostańmy po stronie broniącej. To jest dobry wynik na razie i jeszcze to napawa optymizmem na wynik końcowy, jak to się zakończy. Wygrywamy rundę pistoletową, także jest dobrze. Przegrywamy Forsa, Venatores. No i teraz się wszystko będzie wyjaśniało. Kto ma tutaj w ProGamer Manager większe ambicje i chce zostać drużyną, która może te ligi zdominować? Bo tak jak mówię, to jest na razie jedyna drużyna overallowo, z którą możemy w miarę konkurować. Mamy po 11, także to będzie bardzo wyrównany mecz. Wygrywamy 12 rundę. Wygrywamy 13 rundę, DHN wrócił. Vako również, przydały się te fragi, 14 do 11. I 15 do 11. Czy wygrywamy kolejny mecz w ProGamer Manager? Tak, 16 do 11. Znowu z ekipą Ernesta, z Venatores. No proszę bardzo, Dave tutaj awansował i został MVP tego meczu. Także, moi drodzy, nie tylko się przegrywa. Trzeba poczekać na te dobre wyniki. Dwa razy wygrane z Venatores. Zobaczmy, jak na chwilę obecną wygrywa Liga. I 10 porażek tutaj z drużynami, plus dwa razy wygrana z Venatores, który jest na niezłym miejscu, bo jest na drugim miejscu w tej lidze. Także ta liga nie jest równa. No i co, moi drodzy, na chwilę obecną tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie pierwszego odcinka z ProGamer Manager, moją organizacją e-sportową, czyli chłopakami, którzy na razie zaczynają. Chcę pokazać, jak to wygląda w formie raczkowania, czyli od początków i grania z tymi dobrymi zespołami, popięcie się na same szczyty i życzę wam tego, że jeżeli macie swoją organizację, dużo spokoju, dużo zaangażowania też, żebyście nie skreślali tych chłopaków od razu, tylko dali im pograć, zobaczyli, jak to się prezentuje. Jeżeli widzicie potencjał w jakiejś drużynie, tak jak ja widzę potencjał w mojej drużynie, to zostawiam to tak, jak jest i mam nadzieję, że to będzie wyglądało z czasem coraz lepiej. A w ProGamer Manager w kolejnych odcinkach pokażę wam, jak to wygląda, kiedy już będziemy zbudowani lepiej overallowo i będziemy mogli pokazać coś więcej niż tylko dwie wygrane z Venatores. Także do zobaczenia już niebawem i wejdźcie oczywiście na fanpage'a chłopaków pod spodem. Tutaj nie chcę, żebyście wchodzili na moje social media, tylko weszli pod spodem na fanpage chłopaków, polubili ten fanpage i wspierali ich z całych sił, żeby odnosili sukcesy i pieli się do góry. Także tyle ode mnie, dzięki wam serdecznie za oglądanie. Mistrzowski łokieć, do zobaczenia już niebawem w kolejnych odcinkach ProGamer Manager. Fajnie skończyła się muzyczka, na razie trzymajcie się, łokieć, hej!